Otworzyłem książkę na 114, 114 stronie, tom, tom drugi, pielgrzymi, Brzeziński i Rockefeller, to już są lata... 86-87, mm -hmm. opis tego momentu, w którym zaczynał się w Polsce przełom i zaczęła się taka gra, też mocna gra wewnątrz opozycji w Polsce, mm -hmm. kto jest reprezentantem opozycji, kto ma prawo do reprezentowania opozycji, a kto powinien być z tej opozycji wykluczony. Mm -hmm. Komuniści postawili, no skracając jakby ten wątek, bo nie mamy na to czasu, skracając ten wątek, komuniści postawili warunek otoczeniu Lecha Wałęsy, że aby przystąpić do rozmów, opozycja będzie musiała wyjść z podziemia i przeciąć międzynarodowe finansowanie swojej działalności. Jeżeli Wałęsa mógł to uczynić w przypadku TKK, uczynił to doprowadzając do scalenia TKK z Tymczasową Radą Solidarności, powstania KKW, to nie był tego w stanie uczynić w przypadku np. Solidarności Walczącej, która miała potężne struktury w kraju, liczyła kilka tysięcy działaczy. Mimo to były starania usilne. Także z wykorzystaniem takich person jak Zbigniew Brzeziński, żeby przeciąć to finansowanie do, do tego rodzaju organizacji konspiracyjnych, których komuniści, komuniści jako antysystemowi nie zamierzali uwzględnić w rokowaniach. No David Rockefeller spotkał się przykładowo z, przepraszam, nie David Rockefeller, taka freudowska pomyłka, bo Zbigniew Brzeziński reprezentował interesy Davida Rockefellera. A Zbigniew Brzeziński spotkał się w 1988 roku na terenie Stanów Zjednoczonych z kornelem Morawieckim i złożył mu propozycję. Mianowicie, kornel Morawiecki będzie się musiał pozbyć swojego niepodległościowego programu, natomiast w zamian otrzyma pieniądze otrzyma sprzęt, międzynarodowe uznanie dla swojej organizacji. Co będzie się wiązało z uczestniczeniem w rozmowach z komunistami, no i przystąpi do jednej z renomowanych instytucji. I teraz Korner Molawiecki już nie pamięta, czy była to Bilderberg Group, czy Trilateral Commission, czyli komisja trójstronna, natomiast która z tych organizacji, do których należą elity finansowe, polityczne, etc. Z kolei Rockefeller spotkał się z, w 1985 roku z, z generałem Jaruzelskim, to było takie spotkanie na szczycie w tym wieżowcu Rockefellera, mhm. Rockefeller wyszedł po generała Jaruzelskiego na zewnątrz, razem jechali windą i tam na tym szczycie coś ustalono. Mhm. Powiedziałbym, że to było zwieńczenie pewnych pertraktacji, które się toczyły między wysłannikami Rockefellera w Polsce a wysłannikami Jeruzalegiego w Stanach Zjednoczonych. Przy tym Store w Rockefeller Center spotkali się także przedstawiciele Rządu amerykańskiego, mimo że rząd amerykański po tym, jak nałożył sankcje gospodarcze na, na, na PRL, nie rozmawiał de facto z polskimi dyplomatami. I tam rozmawiano o przyszłości Polski. Prawda? I to był taki, można powiedzieć, pierwszy etap rysującego się w przyszłości większego konsensusu. W końcu, pan wspomniał wcześniej o pielgrzymach, Zbigniew Brzeziński pojawił się w Polsce i prowadził rozmowy z różnymi ośrodkami. Politycznymi, spotykał się z przedstawicielami rządu, spotykał się wreszcie z przedstawicielami Kościoła Katolickiego, który również był przez komunistów uwzględniony jako potężna społeczna siła w przyszłych rokowaniach. Kościół Katolicki, który w latach 80. tworzył fundację rolną. Mhm. Tak? To była miała być wielka fundacja, która działa na rzecz polskiego rolnictwa. Tej fundacji w końcu nie udało się utworzyć. Mhm. Powstawały jakby dwie fundacje, jedna na zachodzie i jedna w Polsce, którą rzeczywiście miał zawiadywać kościół katolicki. No znowu skracając ten wątek, bo nie mamy czasu, komuni komuniści liczyli na to, że ta fundacja będzie takim kanałem przerzutu po prostu twardej waluty, na, na, na której oni ostatecznie położą rękę. No kościół wyobrażał sobie to troszeczkę inaczej. i Rzeczywiście uważał, że ta, ta fundacja powinna pomagać międzynarodowemu rolnictwu. Także w pewnym momencie zarzucił pomysł tej fundacji i postawił na fundację Rockefellera, która powstawała na Zachodzie. I ta fundacja w przyszłości miała, miała być zaczynem takiego właśnie kanału finansowego. Miała być, ale się nie stała. No nie stała się, ponieważ rozmowy między rządem komunistycznym w Polsce a opozycją w Polsce bardzo szybko postępowały. I udało się przyspieszyć po prostu bieg wydarzeń na arenie międzynarodowej. Z kolei mhm. ta Fundacja Rolna, bardzo ważny pomysł wtedy na, 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 na życie niezależne w, w Polsce. Tej fundacji miał przekazać pieniądze Lech Wałęsa, pieniądze z Nagrody mhm. Nobla, ale w którymś momencie z tego zrezygnował. No właśnie, te pieniądze, które Lech Wałęsa przekazał, miał przekazać Fundacji Rolne, co było bardzo dobrym zagraniem i nieprzypadkowym, bo Lech Wałęsa wówczas miał pewne problemy z wizerunkiem. Mianowicie komuniści opublikowali jego słynne rozmowy z bratem, gdzie chwali się tym, że ma duże pieniądze na zachodzie. Chwali się oczywiście przed bratem, bo to była rozmowa prywatna. No i te, te pieniądze należy tam na zachodzie zabezpieczyć. No więc Lech Wałęsa wówczas postanowił, ogłosił, w 1983 roku, że przekaże pieniądze z Nobla, powstającej wówczas Fundacji Rolnej. Ostatecznie to się nie stało. Pieniądze bodajże znajdowały się w którymś z duńskich banków. No i nie wiemy ostatecznie, co się z tymi pieniędzmi stało. Należałoby zapytać Wałęsa. Ale są ważniejsze pieniądze, o których nie wiemy. To są miliony dolarów, które przychodziły pod koniec lat 80. właśnie w kontekście rysującego się porozumienia do Polski. O ile wiemy, że pierwszy milion dolarów, który przed w 1987 roku, przyznany przez kongres jako takie specjalne środki na działalność opozycyjną został przeznaczony na karetki dla służby zdrowia. To nie wiemy co się stało z kolejnymi milionami, które przychodziły w 88 i w 89 roku do Polski i to będzie około 5 milionów dolarów. No wyłączając to może te środki, które miały pójść na pomoc no właśnie sprawom socjalnym, prawda, bo powstała również taka fundacja społeczna Solidarności, która miała właśnie być taką, takim łącznikiem humanitarnym ze społeczeństwem. No więc warto byłoby zapytać, gdyby była taka okazja, gdyby pan miał możliwość zaprosić Le do studia, co się stało z milionami, które przychodziły w 88-89 roku, prawda? Czy poszły na kampanię wyborczą, czy poszły, nie wiem. Na instalację się solidarności, w infrastrukturze podarowanej przez, przez władze już po, po legalizacji. No to, jest, to jest bardzo dobre pytanie. A przynajmniej kto ostatni widział te pieniądze? W, w książce jest, jest bardzo dużo. Takich inspirujących wątków. Między innymi, bo zacząłem od tego, że książka ma 1600 stron, że mm. trzeba dużo czasu poświęcić, żeby ją przeczytać. Ale drugie zdanie, które mm. powinienem powiedzieć, że się z, z najwyższym zainteresowaniem czyta książkę i że warto poświęcić ten czas na przeczytanie tych 1600 stron. Na przykład wątek spotkania, że w 1986 roku doszło do spotkania Jerzego Milewskiego z Ronaldem Reganem. Jerzy Milewski był specjalnym wysłannikiem Lecha Wałęsy. To zresztą to spotkanie działo się w pewnej konspiracji, bo nie wiedział o tym przewodniczący związków zawodowych, który bardzo pomagał Solidarności, bardzo mocno stał po stronie Solidarności. Pan Jerzy Milewski pojechał, po, po, został przyjęty przez Ronalda mm. Regana. Jego misja to było namawianie Ronalda Regana do tego, żeby zostały złagodzone, żeby właściwie zostały zniesione sankcje. To było w kontekście Mhm. Amnestii, amnestii w Polsce i teraz jak patrzymy na to spotkanie i kiedy wiemy, że Jerzy Milewski był tajnym współpracownikiem służby mhm. bezpieczeństwa, więc to służba bezpieczeństwa spotkała się wtedy z Ronaldem z nieświadomym tego Ronaldem Reaganem, a do tego jeżeli znamy historię Lecha Wałęsy, to, to jeszcze inaczej symbolika tego spotkania wygląda. Mhm. No spotkanie Jerzego Milewskiego z Ronaldem Reganem było rzeczywiście dużym sukcesem, przede wszystkim Jerzego Milewskiego i myślę, że ludzi, którzy w Polsce kibicowali Jerzemu Milewskiemu, a mieli swoje biura w, 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 w siedzibie MSW, przyjacielem Jerzego Milewskiego był zresztą ówczesny szef wywiadu i kontrwywiadu Pożoga który publikował pod koniec lat 80. słynne rozmowy z Henrykiem Piecuchem. Jerzy Milewski dzięki temu uwiarygodnił, uwiarygodnił się wśród wielu działaczy emigracyjnych. Uwiarygodnił się także w Polsce, prawda? Natomiast co ciekawe, temu spotkaniu próbowali przeciwdziałać nie tylko ludzie, którzy sprzeciwiali się destrukcyjnej polityce Milewskiego, który rozbijał emigrację. O tym, jak rozbijał, będziecie Państwo czytać już na kartkach książki. Ale sprzeciwiał się tak, także tak, Jerzy. Przepraszam, Jan Nowak-Jeziorański, który prowadził swoją osobną politykę i też można go uznać za człowieka, który reprezentował interesy szeroko pojętego obozu Davida Rockefellera. Jan Nowak prowadził swoją osobną politykę, którą realizował wspólnie z doradcami Lecha Wałęsy, poprzez różnych pośredników, kurierów i tak dalej. Przede wszystkim z Bronisławem Geremkiem. Także musimy dostrzegać, prawda, te niuanse, że były różne jakby odcinki rywalizacyjne, Realizacji. Jerzy Milewski, który reprezentował Ośrodek Gdański, współpracował bardzo ściśle z Jackiem Merklem, który z kolei reprezentował Lecha Wałęsę w łonie TKK. Ale byli także doradcy. Którzy prezentowali swoją własne, reprezentowali swoją własną politykę, nawet wśród doradców były stronnictwa. Tak? No Bronisław Geremek reprezentował swoje stronnictwo. I Tadeusz Mazowiecki, kojarzony z tygodnikiem Solidarności, reprezentował swoją własną politykę. No człowiekiem, na przykład, jak to się mówiło, mazowieckiego w Paryżu, był Waldemar Kuczyński, prawda? Reprezentował interesy Mazowieckiego, a nie tego ogółu doradców. Także Milewski odniósł wtedy bardzo duży sukces, który pomógł mu na pewno. Wyzyskać kolejne setki tysięcy dolarów na swoją działalność, z których się później oczywiście nie rozliczył. Natomiast pokrzyżował pewne szyki osobom, które prowadziły politykę podtrzymywania sankcji gospodarczych w Polsce. Prawda? Te sankcje gospodarcze zostały wkrótce zniesione. Ale czy to w ogóle wszystko ma odzwierciedlenie w tych IPN-owskich kartotekach służby bezpieczeństwa, w dokumentach zrobionych przez SB? Bo skoro Milewski mhm. był tajnym współpracownikiem, to ślad tego spotkania z Reganem musiał gdzieś znaleźć odbicie w archiwach MSW. Mhm. Jeżeli o, chodzi o samego Jerzego Milewskiego, on rzeczywiście miał epizody współpracy. Moment jego, jego relacji, jego ścisłych relacji z bezpieką kończy się gdzieś w latach 60., ale pozostaje taki zapis, że pozostał kontaktem poufnym. Natomiast Amerykanie, i to pan ma rację, absolutnie podejrzewali z Milewskiego to wręcz, że jest agentem sowieckim. Podejrzewał go m.in. Irwing Brown. Ja zamieszczam taką rozmowę w książce Irwinga Browna, przedstawiciela FLCA w Paryżu z Krystyną Ruchniewicz, którą Milewski wyrzucił z biura koordynacyjnego w Brukseli. Ona założyła biuro koordynacyjne w Brukseli. No i on, on się podzielił z nią swoją opinią, że, że, że podejrzewa się go o to, że jest człowiekiem sowieckim. No, o, przepraszam, ta druga część pytania dotyczyła... Druga część mhm. pytania dotyczyła w ogóle archiwów, czy to Aha, wszystkie... Okay. No więc jeżeli chodzi o archiwa, no to tutaj niestety musimy pracować nad tym, co jest dostępne w tej chwili. Archiwa bezpieki, archiwa ściślej wywiadu i kontrwywiadu PRL dotyczące sprawy migracyjnej zostały zniszczone. Przede wszystkim chodzi o sprawę węże i podsprawy. Takie jak na przykład BOA, KOBRA i tak dalej, dotyczące poszczególnych ośrodków emigracyjnych na zachodzie, zostały zniszczone w pierwszym rzucie, przynajmniej formalnie, we wrześniu 89, czyli wtedy, kiedy już funkcjonował rząd mazowieckiego. Ale nie tylko te sprawy, bo także sprawy na przykład rozpracowania Komitetu, przepraszam, Radia Wolna Europa, Kultury Paryskiej, rządu emigracyjnego, ośrodków watykańskich. Te dokumenty były niszczone lub prywatyzowane w pierwszym szeregu. Jeżeli chodzi o materiały za oceanem, no to tutaj mamy odtajnione archiwa właśnie amerykańskich związków zawodowych, bardzo pomocne, no i niektóre archiwa poszczególnych bohaterów wydarzeń. Na przykład w Ameryce mamy do czynienia z czymś takim, z takim zjawiskiem jak biblioteki prezydenckie. Jest na przykład biblioteka Ronalda Reagana, jest biblioteka George'a Busha, są inne biblioteki. I do tych bibliotek spływają materiały odtajnione dzięki takiej instytucji jak Freedom, Of Information, Act, i to są dokumenty otanione z takich instytucji jak FBI, CIA, no, z każdej praktycznie instytucji publicznej w Stanach Zjednoczonych. To się dzieje sukcesywnie. Myślę jednak, znaczy wiem, że materiały najbardziej wrażliwe, które mogłyby pokazywać skalę rozpracowania i skalę też korupcji wewnątrz struktur migracyjnych i krajowych, a będące w CIA, czy w FBI, czy w NSA, czy w innych amerykańskich służbach, no pozostają tajne. Z prostej bardzo przyczyny. Dotyczą osób wciąż jeszcze żyjących, no i czynnych w polskiej polityce. I rozumiecie państwo teraz zagrożenie, jakie istnieje. Amerykańska polityka nie jest ze sobą spójna. Każda służba prowadzi tak naprawdę swoją własną politykę. Są okresy, kiedy służby stają się, stają pod większym nadzorem Ameryka, b, 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 kongresowych instytucji, e, b, 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 zarówno Senackiego, Senats, jak i na, b, będącego w Niższej Komitetu Nadzoru Służb Specjalnych, prawda? Ale to są, to, są, to są rzeczy, które się dzieją co kilka lat. Służby prowadzą swoją własną politykę, realizują swoje własne interesy. Trudno powiedzieć, na danym etapie że służby prowadzą spójną ze sobą politykę. Te mhm. archiwa amerykańskie być może są, na pewno są mniej niebezpieczne niż archiwa z drugiej strony, czyli archiwa rosyjskie. Tam myślę, by pan znalazł możliwość napisania książki, która nie ma 1600 stron, a 10 tysięcy stron, bo podejrzewamy, że te archiwa są naprawdę bogate. Tak, no więc ten, ten o czas okresu Okres kilku lat, kiedy pisałem czy najpierw się przygotowywałem do napisania książki, później ją pisałem brał się z tego, że trzeba było poszukać najpierw jakichś materiałów, trzeba było porozmawiać z ludźmi, rozmawiałem z Amerykanami i z Polakami, trzeba było przebadać setki tysięcy dokumentów no i później to usystematyzować. Natomiast tego, czego tam rzeczywiście nie ma, to dokumentów pochodzących z, archiwum, z archiwów sowieckich, dzisiejszych, rosyjskich. Panuje takie przekonanie, że te archiwa kiedykolwiek ujrzały światło dzienne. Jest to nieprawda. One czasami wyciekały w wyniku tego, że skorumpowane po części y, sowieckie służby na przełomie lat 89 sprzedawały niektóre materiały a zachodnim służbom, y, no ale te służby także nie odsteniły tych materiałów, y, czy też z tego, że y, na przykład odbywał się jakiś proces, y, przykładem może tutaj być Bukowski, podczas którego udało się pewne y, na materiały zmikrofilmować, czy sfotografować. Natomiast te, te materiały nigdy, nigdy nie wypłynęły i one, to prawda, będą o wiele większym dla nas zagrożeniem, prawda, niż te materiały przetrzymywane na zachodzie, aczkolwiek musi y, Musimy jeszcze o jednym pamiętać, że wszystkie emigracyjne organizacje były pod ścisłym nadzorem lokalnych wywiadów i kontrwywiadów poszczególnych państw francuskiego, brytyjskiego i amerykańskiego. Prawda? I należy brać uwagę, należy pod, brać pod uwagę zagrożenia także stamtąd idące, prawda? Bo nie można było prowadzić działalności przemytniczej, czyli działalności nielegalnej, prawda? Nie mając pozwolenia kontrwywiadu, nie spotykając się z oficerami kontrwywiadu, i teraz można zadać pytanie, jak daleko takie spotkania zachodziły. Znaczy, ja nie nawołuję do tego, prawda, żeby, żeby przedstawiać jedne służby nad drugie. Natomiast jeżeli budujemy prawda, suwerenne państwo, jeżeli chcemy mieć przejrzystą scenę polityczną, to musimy brać pod uwagę wszelkie możliwe zagrożenia. Na podstawie tych mhm. faktów i tych dokumentów, które pan widział i opisał, postawił pan tezę, na temat przewodniczącego Solidarności Lecha Wałęsy, że ten epizod, o którym mówimy, w współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, wcale nie skończył się w 1976 roku czy przed wybuchem Solidarności. Mhm. Rzeczywiście mamy poszlaki, a które zresztą podawałem już w, w książce dotyczącej Lecha Wałęsy, że Lech Wałęsa wciąż spotykał się z oficerami różnych służb. Mamy poszlaki, że Lech Wałęsa kontaktował się. Z przedstawicielami Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli kontrwywiadu wojskowego. To są poszlaki z jeszcze 1979 roku. No Lech Wałęsa nie przestał się kontaktować, dlatego że jako szef Solidarności również utrzymywał pewne relacje. Tu go pewnie w pewnym sensie usprawiedliwiało to, że był liderem poważnej siły społeczno-politycznej w kraju. Mamy bardzo niejasny epizod Lecha Wałęsy w okresie internowania. No i bardzo, bardzo nie konsekwentną w zasadzie politykę Lecha Wałęsy, obliczoną na osłabianie najpierw pierwszej Solidarności jako związku zawodowego, a później na osłabianie Solidarności już konspiracyjnej, podziemnej w kraju, prawda? I konsekwentną, konsekwentne parcie do porozumienia z komunistami, zarówno przed grudniem 1981 roku i po grudniu 1981 roku. I to myślę, że, że to są kwestie o wiele bardziej kontrowersyjne niż epizod tajnego współpracownika Bolka, ponieważ ten epizod Mógł być jednym z tych czynników, którym Wałęsę szantażowano i prawda, w opozycji, i, 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 i ze strony komunistów. Na przykład, natomiast na emigracji zaraz po grudniu 1981 roku postawiono takie pytanie, prawda? Ile lek Wałęsa i jego otoczenie zrobili, żeby uratować Solidarność przed stanem wojennym?